dobry Państwu. Proszę Państwa, witam Państwa naprawdę w niecodziennych warunkach, ale dzieją się tu rzeczy straszne. Rewolucja w telewizji wciąż trwa. Prawdziwych, niezależnych dziennikarzy, takich jak ja, wyrzucają ze studia niby pod pozorem zmiany scenografii. Ale o nie, nie, nie tak łatwo mnie stąd wyrzucić. Będę tu trwać niczym ta niezależna latarnia polskiego dziennikarstwa. Wiadomo, proszę Państwa, że im więcej człowiek pokazuje się w telewizji, tym potem ma więcej prowadzenia festynów w supermarketach. Także powtarzam, jeszcze raz będę tu trwać, chociaż mnie wyrzucono na bruk niczym ten fortepian Mickiewicza. Nie no, cholera. Szlak mnie zaraz trafi, no. Co no to nie... w ogóle jest? No nie mogę, no normalnie nie mogę, no. Masakra. Normalnie masakra. Co się stało? Co się stało? Poczytaj sobie gazety, patrz. Wyniki meczów piłkarskich. Brazylia, Czechy. 0-4. Doskonała gra Czechów. I wygrana po wspaniałej grze. No cholera mnie weźmie. Polska-Cypr 0-0. Z trudem wywalczony remis. Po prostu Czesi są dobrzy. No albo proszę bardzo, tenis. Czech zwycięzcą Australian Open. No nie. Najlepszy z Polaków, nienotowany. Hokej, Czechy-Polska 15-1. Dla kogo? Dla Polski? Nie, dla Czechów. O, proszę bardzo. Kapitan polskiej reprezentacji odwieziony do szpitala po tym, jak nieszczęśliwie i przypadkowo wbił sobie kij hokejowy w krocze. No, tenis i hokej to narodowy sport Czechów. Tak, to patrz. Bruce Willis kupił posiadłość w Pradze czeskiej. To najpiękniejsze miasto na świecie, twierdzi Bruce. No pewnie. Na warszawskiej Pradze podczas libacji alkoholowej konkubina Halina S. śmiertelnie dźgnęła nożem konkubenta, który właśnie wyszedł z więzienia. No, ale czeska, starówka, praska, bardzo piękna. Tak, posłuchajcie tego. Cudem ocalona Madonna, jadąc jedną z wielu czeskich autostrad... Nie mów nawet. No. Z wielu czeskich autostrad. Dobra. Mimo tego, iż jechała ponad 300 km na godzinę, wyszła cało z wypadku, gdyż w jej Skodzie... Proszę... zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa. Pijany rowerzysta z Polski nie przyznaje się do spowodowania zagrożenia. O, albo to. Polska. 13 ofiar w wypadku pod łańcutem. Młodzi ludzie, wracając z dyskoteki polonezem, władowali się na dwa tiry. Nie zadziałały hamulce. Wyskoczyli z kolejny, bo było ślisko. Wielka tragedia. Przestańcie, no wy się strasznie denerwujecie, ja nie wiem po co. Przecież no, wiadomo, Czesi grają świetnie w piłkę. Mają świetny tenis, hokej, wspaniałe autostrady, świetne samochody. No przestańcie, to po prostu bardzo zdolny naród. A wiecie, dlaczego w Czechach podczas wojny nie było partyzantki? No, no, no. Bo Niemcy zabronili. Frajerzy! Ej, uwaga, a wiecie, jak jest po czesku zaczarowany flet? No, no, no. No. Zachlastana fifulka. No wieś, śpiewa i tańczy. Albo to, albo to, albo to. Jak jest po czesku ogórek konserwowy? No, 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 no. Sterylizowany uchorek. Poproszę dwa uchorki. Dobra, poczekajcie, a Terminator? No, no, no. Elektroniczny mordulec. Boję się, mordulca. I nawet nie mają dostępu do morza wsiury. Nie, a patrzcie, gospodarka, wskaźnik bezrobocia w Czechach 8, w Polsce... Aha. 20. Słuchajcie, co robimy w ferie? Może wyskoczymy gdzieś na narty? No jasne, pewnie. Może super. Do tego, może do Szczyrku, co? No co ty, do Szczyrku? Przecież tam jest w ogóle dziki tłum. W godzinę stoisz w kolejce, a potem zjeżdżasz pół minuty, wiesz, tyle mamy gór. Jak jest śnieg, to jak jest śnieg. Wszędzie drożyzna, hamuwa w ogóle wszędzie, Warszawka się zjeżdża, dzięki. No wiem. To może do Czech.
Co? Co? Gdzie? Gdzie? Przestań. No przestańcie, wy się przestańcie się oburzać. Przecież tam jest fajnie, są fajne góry, świetne wyciągi, w ogóle tanio jest, jest mało ludzi, Czesi są uprzejmi. No, byśmy pojechali sobie na przykład do praskiej takiej staróweczki ładnie, autostradką, siu. Ja. No ale co, przecież tam polonezem nie dojedziemy. Pożyczę Skodę od szwagra. No dobra, w zasadzie. No możemy dobra, pójść, o, na mecz hokeja pójdziemy. Nie. Tylko nikomu nie mówcie o tym. A wiecie, a propos hokeja, no. Wiecie jak się nazywała najsłynniejsza trójka czeskich hokeistów? No, nie? Popil, Pobrzykal, a Żmudny. Uwaga, grozi zawaleniem. Chodź, Romek, chodź stąd. Poszukamy innego hotelu. I wiesz, że w Polsce było ostatnio trzęsienie ziemi? No, wiem. Mam kolegę w Elblągu, to mówi, że tak zatrzęsło, że mu się w pokoju na ścianie zrobiła rysza. Mam kolegę w Zakopanem, też mówi, że trzęsło tam. Tak? No. Tam było spokojnie na południu. Coś, to on mówi, że jak jest słoneczna pogoda, się patrzy na Tatry, to widzi rysy. No żeś cholera jasna, po prostu no żeś w mordę. Ja nie wiem ile to czasu można tego szukać, no nie mam pojęcia, no. Czego ty szukasz znowu? Zginął mi mój pamiętnik. Co ci zginęło? Pamiętnik, głucha jesteś? Pamiętnik? Tak. Co ty w nim piszesz? A takie swoje różne przemyślenia. To ty masz różne przemyślenia, Bogdan? Bardzo dużo. To ci powiem, Bogdan, żebym chyba oszalała, jakbym cały czas pisała o jedzeniu. Dobra, Irena, widziałaś go czy nie? Jak to w ogóle wyglądało? Taki złoty notes, no. Ładny, zawsze go mam przy sobie. No to przed chwilą go w łapach miałeś. No miałem, ale mi się wydawało, że go gdzieś położyłem, ale chyba go gdzieś jednak pieprznąłem. W szufladzie sprawdzałeś. Irena, ja wszędzie sprawdzałem. Za szafą, przy szafie, przed szafą, wszędzie. Zerwałem glazurę w łazience. Co zrobiłeś? Nic, przekopałem ci ziemię w kwiatkach. Nawet pomacałem odpływ w kiblu. No nigdzie tego cholernego notesu nie ma. Nigdzie. To może pies go zeżarł. Jaki pies? Przecież my nie mamy psa. No właśnie, zdechł. Ale zdechł dlatego, bo zeżarł ten twój pamiętnik. Ale pamiętnik zginął teraz, a pies jak zdechł, to będzie ze 2 lata. No właśnie, i najwyższy czas tego psa wyrzucić. A co ja go będę wyrzucał? Niech se leży na balkonie pod choinkami, tam ciepło mu, niech se leży. Ty, podnoś tyłek, tu sprawdzałeś? Ja tu, Irena, sprawdzałem po prostu z 5 razy. Co to jest? Gazeta. Toż widzę, że gazeta. Co to jest? Irena, na czarną godzinę, jakby ci zbombardowali elektrownię, będziesz miała czym palić w kozie. Odłóż i nie pognieć. A pod telewizorem co to gdzie? Tam jest? Co to tutaj jest, takie grube? Słownik. Słownik. Mój słownik? Ile ja go czasu szukałem, Irena. No. Ty, pamiętam, 20 lat temu to w rękach miałeś. Pamiętasz ten wyraz, jakiego szukałeś? Jaki? Uprzejmy. A widzisz? Zawsze byłem z kulturą za pan brat. No, pamiętam nawet tak, że się gryzmolił to zdanie. Uprzejmie donoszę, że sąsiad obok kradnie prąd. No i co z tego? Przynajmniej udało się odsunąć podejrzenia od nas. A pod łóżkiem żeś sprawdzał? Wszędzie sprawdzałem. Ja tam pod łóżkiem pół godziny siedziałem, Irena. Tam nie masz co patrzeć. No pewnie. Co to jest? No ten. No ten? Ten, faktycznie. Ty chyba już taki tłusty jesteś, już się schylić chyba nie możesz. Dlatego ci ten, ta mózgownica, środek mózgu ci w ogóle nie pracuje. W ogóle się go nie używa. Irena, powiedz mi, jak się pisze głupszy, wiesz? Ci mnie zamęczysz, wiedziałam. Nie pamiętam teraz, zajrzyj se do słownika, przestań mnie męczyć, naprawdę, ty mnie na śmierć umęczysz. Spokoju głupszy. W tej chałupie nie ma. Już wiem. 25 października. Moja żona robi się coraz głupsza. Ciekawe, co dziś zrobi na obiad.
prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Mam kłopot ze swoim życiem duchowym. Tak, a mianowicie? Cierpię na powierzchowny katolicyzm. A jak to się u pana objawia? Normalnie. Co niedziela chodzę na mszę, nie? Rzucam na tacę i to nawet trzymam tą dychę 5 minut, żeby wszyscy widzieli, nie? Stoję jak najbliżej ołtarza, żeby tam na górze też wszyscy przyuważyli, że jestem. No i msza dobrze, nie? Ale tylko się kończy, od razu się robi ten motłoch bliźnik, no to żeby docisnąć się do drzwi, no to muszę się przypychać. Całe szczęście, człowiek ma łokcie, prawda? No właśnie, staruszka, nie? Jestem przy drzwiach, powiedzmy, ugryzę kogoś, nie? I tylko wychodzę z kościoła na ulicę i już wszystkich nienawidzę, no. Kiedyś taka staruszka na schodach mi piętro skrobała, nie? No to ją opyłem. Rozumiem. A czy wszędzie węszy pan spisek? No pewnie, że tak. Jak codziennie nie wywietrzę ze dwóch spisków, to nie mogę spać. Tak, czyli chodzi pan do kościoła, tak? Ale w ogóle pan nie słucha tego, co jest tam nauczane. Nawet słucham, ale co z tego? Jednym uchem mi wlatuje, drugim wylatuje, no nie? Gadał dziad do obrazu, nie? Ostatnio byłem na poczcie, nie? Stoję sobie w kolejce, odmawiam po cichutku litanie, jakieś babsko w ciąże się napatoczyło, nie? I się wciska bez kolejki do okienka, nie? Znaczy, spytała się, czy może, nie? No, chamstwo takie, że po pierwsze wiadomo, że nie może, a po drugie tylko mi pomyliła w litanii, nie? Jak jej bluzgę puściłem, no to tak pobiegła, aż chyba tam do piekła dobiegła. No ale to przecież grzech, co pan zrobił. Tam grzech, tak. Wyspowiadam się po robocie. Dużo. A dzisiaj sąsiadowi na parterze mieszka, nie? Miał otwarte okno, to mu wrzuciłem zwykłego szczura. Szczura? Mhm. A dlaczego? Do kościoła nie chodzi. A... No, dlaczego ja jestem taki dwulicowy, co? Proszę pana, żarliwość religijna na pokaz to nie jest wyłącznie pana problem. Tak? Takich ludzi są tysiące. Aha. Ale całe szczęście jest także wielu normalnych, prawdziwych, wierzących katolików. Tak? Mhm. No i co, pomoże mi pan jakoś? Proszę pana, niech pan sobie spisze na kartce 10 przykazań. Niech pan nosi je zawsze przy sobie, tak? Czyta je często. I niech pan spróbuje zachowywać się zgodnie z nimi. Niech się pan otworzy na innych ludzi. Proszę dostrzec w innym człowieku człowieka. Niech pan zamieni nienawiść, jaką pan żywi, na miłość. Niech pan nauczy się wreszcie kochać. Nauczy się kochać? Tak, nauczy się kochać. Pan jest psychologiem? No tak. Znowu jakiś psycholog pedofil. No panie władzo, no panie władzo, no ale... No to pan nie widział tego znaku? No chmura mi zasłoniła, no. Oj, będzie mandacik, będzie mandacik. Ale nie, no ale ja biednym studentem jestem, to panie władzo, może się da jakoś bez. A co pan studiuje? Lotnictwo. Teraz samolot wziąłem od ojca, ładna pogoda. Z dziewczyną się chciałem trochę przelecieć. Z dziewczyną pan mówi? Tak, no i jakoś tak mnie poniosło. No dobra, to niech pan zmyka. To niech pan uważa, bo tam pod Toruniem jeszcze stoją. Cała stacja radarowa tam jest. Dobra, to dziękuję. Tylko... To ja... Nie za szybko, najwyżej dwa machy. Oczywiście, no to ja będę leciał. Wyjdź mi z kratki! A to lepsze krwie! Do roboty byś to się wzięły, a nie mi tu się grzycie. Żeśmy, dziadku, pracowali, bo mama nam kazała umyć okna. No. To żeśmy myli okna, ale zdążyliśmy tylko w kuchni umyć i zginął nam płyn do mycia szyb. Ej, słuchajcie, tu jest butelka. Jest butelka, ale pusta. Co ona tu robi? Na super. Dziadek ją wypił. To mówicie, że okna myjecie? Pff, tak. Ja całą swoją młodość przesiedziałem w pomieszczeniu bez okien. W szpitalu dla czubków? Nie. Byłem kapitanem łodzi podwodnej. Kapitan.
łodzi podwodnej? Przecież dziadek się boi wody. Normalnie jak rodzice dziadka ciągną pod prysznic, dziadek piszczy jak zając. Jak zając? Ja się już swoje, moja panno, w wodzie nasiedziałem. Pamiętam, w czasie II wojny światowej był taki niemiecki pancernik, Bismarck się nazywał. Bismarck. Który terroryzował naszą flotę. Smark. I nikt nie mógł sobie dać z nim rady. Ale w końcu wezwał mi admirał i mówi: znajdź go i zatop. Wow. Tego admirała? Zatopić admirała? Tego Bismarcka mam zatopić, Bismarcka, no. No. Widzisz, głupku? No i jak się dziadek z tego wymigał? Udawał dziadek trupa? Nie, podjąłem wyzwanie. Przez 2 tygodnie tropiliśmy Bismarcka, nie wynurzając się na powierzchnię. No, powoli zaczęło nam brakować powietrza, jedzenia, wody. Wody? To jak praliście bieliznę? Nie praliśmy. Ale co? No i w końcu znaleźliśmy tego Bismarcka. On natychmiast zaczął w nas walić bomby głębinowe. Bach, 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 bach. No to ja się zanurzyłem na 100 kilometrów pod powierzchnię morza, aż zaryłem dziobem w muł w Rowie Mariańskim. Dziobem? Dziobem. Ale łodzi. Łodzi. No i myślałem, że nas zgniecie ciśnienie. Kadłub już zaczynał trzeszczeć. Ale ja znałem swoją łajbę. I poza tym moja załoga miała do mnie bezgraniczne zaufanie. Ale dziadek musiał od nich forsy napożyczać. No, tylu frajerów. 10 000. No i w końcu skończyły mu się te bomby, temu Bismarckowi. No to ja się wynurzyłem i dalej w niego torpedami. Bach, bach, bach. No ale skończyły mi się torpedy, żadna nie trafiła. Nie trafiła, bo dziadek zawsze miał słabego cela. Wczoraj to nawet w ogóle w drzwi nie trafił. Jak dziadek przydzwonił w futrynę, to zegar spadł ojcu na głowę ze ściany. No ale ja się nie poddawałem. Skończyły mi się torpedy, więc postanowiłem Bismarcka staranować. Rozpędziłem się łodzią podwodną i wbiłem mu się w sam środek kadłuba. Ale on nic. O. Dopiero wtedy się zdenerwowałem. Wyszedłem z łodzi podwodnej, wziąłem swoje ulubione nożyce do metalu i przyciąłem tego Bismarcka własnoręcznie na pół tymi nożycami. O, i dopiero wtedy zatonął. A ja dostałem awans z kapitana łodzi podwodnej na generała łodzi podwodnej. A to dlaczego dziadka nie ma w żadnym podręczniku od histerii? Jestem, oczywiście, że jestem. Tam stoi na półce, po lewej stronie taki gruby tom, bohaterowie II wojny światowej i tam jest o mnie cała jedna strona. Aha, ta taka przyklejona plastrem i napisana długopisem. Taki dziadek kulfony tam nawstawiał, że nic nie można rozczytać, a łódź to dziadek napisał przez uzwykłej ci. Cicho, bachory! To co? Mówi się, że które to okno żeście zdążyli wymyć? W kuchni! W kuchni, no to bardzo ciekawe. Gdzie on poszedł? Co jest? O nie! Dziadek znowu będzie zlizał płyn z parapeta! Rozmyślałam wczoraj siedząc u fryzjera, co najbardziej w moim życiu mi doskwiera. Więc odpowiedź jest dość prosta, co tu kryć, bo mi w życiu moim nie brakuje nic. Nudzą tylko mnie rozmowy ciągłe z mamą, żeby wreszcie do cholery wyszła za mąż. Na co mi to, proszę mamy, pytam się, czy to same jest mi w życiu strasznie źle? No bo powiedzcie sami, do czego mi mężczyzna? Jest telewizja, gazety oraz solarium, a to ciekawsze jest zawsze od mycia garnków.
grzechów. Ja lubię cię, kochanie, lecz pranie i zmywanie to nie jest to, co robić chcę. Kartofli obieranie, dzieci przewijanie wcale nie pociągają mnie. Ty, kochanie, choć wiesz przecież, że nie lubię, też ostatnio ciągle mówisz mi o ślubie. Odpowiedzieć na to mogę tylko jedno. Chcesz się żenić, proszę bardzo, lecz nie ze mną. Bycie panną wcale nie jest takie straszne. Ja mam przecież lat dopiero, no nieważne. A poza tym bądźmy szczerzy, co tu kryć? Czy mi brakuje czegoś w życiu? Chyba nic. No bo powiedzcie sami, do czego mi mężczyzna? Miło jest przystam, gdy czasem da mi kwiaty, lecz po co zaraz kupować domek na raty? Mam pracę i mieszkanie, nie budzi mnie chrapanie. Na koncie małą sumkę mam, uprawiam rano jogging, więc powiedz mi, mój drogi, czy jest mi źle, no przyznaj sam. Czuję się jak współczesna Agnieszka z Człowieka z marmuru. Przebojowa, niezależna, walcząca o prawdę. Raz z podwozem, raz na wozie. Może teraz raczej pod, a to się wszystko tu teraz tak kotłuje. Ale to i tak wykotłuje się na moje. Na nasze. Obywatelskie. Polskie. Do zobaczenia.